cześć wszystkim, przed Wami ekipa śladami Perlika i Żelazka. Jesteśmy przy wejściu do sztolni odwadniającej Gotthelf. Jest to sztolnia odwadniająca kopalni Fryderyk. Mamy czwartek. Po robocie. Po południe. Przystępujemy do eksploracji. Do zobaczenia na dole. Thank you.
Więc tak, za nami kawałek dalej, spory kawałek dalej, jest właściwie koniec sztolni. To co mamy pod tyłkami, czyli piasek, jego poziom podnosi się do tego stopnia, że praktycznie zaciska możliwość dalszego przejścia. Sztolnia na początku wydawała się mało ciekawa, zalana praktycznie do tego stopnia, że wodery momentami przebierały. W dalszych partiach zaczyna się robić ciekawie. Co jakiś czas obudowa z ceglanej, można powiedzieć, zamienia się po prostu w wykutą w skalę. Widoczne ślady wierteł, trochę nietoperzy. Tomek, coś dodasz? Właściwie to piasek, na którym siedzimy, jest to podsadzka, która została tutaj zatransportowana wodą, która była jakby medium, które transportowało ten piasek. Z pewnością wyrobiska kopalni Fryderyk lub część kopalni Gotthelf była podsadzana piaskiem, czy też sztolni Gotthelf dokładnie. Część sztolni Gotthelf była podsadzana piaskiem. W związku z tym ten piasek też tutaj dopłynął. Nie jesteśmy w stanie dojść dalej, no bo nawet jeśli chcielibyśmy przekopać to wyrobisko, to nie mamy gdzie tego piasku gromadzić, więc jest to w sumie nierealne. No i chyba tyle. Tyle. Myślę, że to byłby koniec na naszej eksploracji na dzisiaj. Wypad krótki, aczkolwiek myślę, że bardzo ciekawy. Fajna sztolnia, żeby wpaść tutaj nawet z dzieciakami. To przyszło mi w pewnym momencie do głowy. Zobaczymy, co na to moja żona powie. Będzie zadowolona. Myślę, że to by było tyle. No. Lecimy pomału do domu. No, także ekipa śladami Perlika i Żelazka pozdrawia. Do następnego. Strzałeczka. Szychta. Szychta. Sznupa mi dej. Kurwa, nie wziąłeś.